Państwa w Domu Historii w Nowym Sączu na wystawie Tałesy, Kapoty, Załuszki. Wystawie, która opowiada o historii żydowskiego ubioru w Polsce od czasów średniowiecza po lata 30. XX wieku. Na wystawie prezentujemy rekonstrukcję ubiorów wykonane w oparciu o źródła ikonograficzne, o źródła pisane, o analizę zachowanych, bardzo nielicznych zabytków. I co jest ciekawostką i bardzo interesującym szczegółem naszej wystawy, to to, że część ubiorów, które będziecie Państwo oglądać, powstała w oparciu o oryginalne tkaniny pochodzące z przedwojennego żydowskiego sklepu ze Starego Sącza. Wystawa pokazuje nie tylko rekonstrukcję, znajdują się na niej także różne drobne przedmioty związane z modą żydowską, ale także ubiory związane ze sprawowaniem kultu religijnego. Wystawa pokazuje współistnienie obok siebie wzorców zarówno wynikających z tradycji żydowskiej, jak i tych, które Żydzi czerpali żyjąc obok chrześcijan. Pokazuje przenikanie się kulturowe, pokazuje przenikanie się mody, przez co stanowi dla nas niezwykle ciekawą opowieść o dawnym minionym świecie. Zapraszam. Pierwsze wspólnoty żydowskie dotarły do Polski we wczesnym średniowieczu. Opiekę zapewnili im świeccy władcy z dynastii Piastów. W 1264 roku książę wielkopolski Bolesław Pobożny wydał statut kaliski, gwarantujący Żydom pewną wolność praktyk religijnych, ochronę mienia osobistego i możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Po zjednoczeniu Polski Żydzi nadal cieszyli się ochroną królów, choć ich prawa ograniczono. Nie mogli na przykład posiadać ziemi czy bardzo rozwijać się jako rzemieślnicy. Rozwijali zatem głównie działalność handlową i kredytową, co narażało ich na ciągłą zawiść i nieufność. Religijna odmienność Żydów i ich zajęcia nastręczało im przeciwników. Duchownym zależało na podkreślaniu ich odrębności od większości społeczeństwa. Kler dążył do narzucania Żydom ograniczeń, które ustanawiano na synodach. Wśród różnych nakazów i zakazów pojawiały się także takie, które odnosiły się do ubiorów. Duchowni domagali się, by Żydzi nosili specjalne rogate czapki, odróżniające ich od chrześcijan. Znaki na ubiorach Żydów lub wyróżniające nakrycia głowy miały zaznaczać ich odmienność i były zwyczajem stosowanym w innych krajach Europy. W Polsce jednak Żydzi ubierali się tak samo jak chrześcijanie. Nosili więc długie lub krótsze tuniki, płaszcze i szuby, zapewne przestrzegając przy tym biblijnego nakazu, aby nie nosić odzieży uszytej z materiałów utkanych ze zmieszanej przędzy roślinnej i zwierzęcej. Kardynał Zbigniew Oleśnicki ubolewał, że w Polsce brakuje praw, które zmuszałyby Żydów do noszenia wyróżniających ubiorów lub znaków. Żydów zmusić należy, aby nosili taką odzież, iżby ich, jak to w innych państwach siłą prawie się dzieje, odróżniano od chrześcijan. W 1485 roku wydano drakońskie obostrzenia związane z gospodarczą aktywnością Żydów. Zakazano im uprawiać handel i rzemiosło, zezwalając jedynie ubogim ludziom sprzedawać wykonane przez nich czepce i kołnierze. Jak wyglądały ubiory średniowiecznych polskich Żydów? Niestety nie mamy na ten temat wyczerpujących wiadomości. W tym kontekście interesujące jest XV-wieczne przedstawienie na kwaterze Wypędzenie przekupniów ze świątyni, obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. Widzimy na nim dwóch siedzących przy stole kupców. Jeden ubrany jest w czerwoną, długą suknię z długimi rękawami i brązowe nakrycie głowy. Drugi nosi eleganckie wierzchnie okrycie w ciemnej barwie, zdobione podłużnymi złotymi lamówkami. Pod spodem widoczny jest kaftan o długich, przylegających rękawach. Charakterystyczna czerwona czapa podszyta jest futrem o krótkim włosie. Mężczyzna ma długie, posiwiałe włosy i gęsty zarost, długie wąsy i brodę. Rekonstrukcja ubioru tej postaci wykonana została z tkanin wełnianych. Wełna była bowiem jednym z podstawowych materiałów, z jakich szyto ubiory w średniowieczu. Z tkaniny wełnianej wykonana została również czapka. Szatę zdobią lamówki ze wzorem roślinnym. W połowie XV wieku do Krakowa przybył Efraim Fischel z żoną i synami.
Była to zamożna rodzina, a liczne interesy połączyły ją wkrótce zarówno z możnymi panami, jak i dworem królewskim. Po śmierci Efraima jego rolę przejął najstarszy syn, Mojżesz, który poślubił przedsiębiorczą kobietę o imieniu Rachela. Rachela zbudowała bardzo dobre relacje z królem Kazimierzem Jagiellończykiem, a także z jego dumną małżonką, królową Elżbietą z dynastii Habsburgów. Po wygnaniu Żydów z Krakowa w 1495 roku Rachela nie straciła kontaktu z monarchinią. W 1504 roku za wstawiennictwem królowej jej syn, ówczesny władca Aleksander, nadał Racheli prawo kupienia domu w Krakowie przy dowolnej ulicy. Było to ogromne wyróżnienie. Rachela była zamożną, wpływową kobietą. Jak mogły wyglądać jej ubiory? Na wystawie prezentujemy rekonstrukcję ubioru, jaki w drugiej połowie XV wieku mogła nosić bogata mieszczanka w Krakowie. Wierzchnia suknia, inspirowana ubiorami kobiet z ołtarza mariackiego Wita Stwosza, wykonana została z czarnej wełny, ozdobionej szerokimi lamówkami z jedwabiu. Sukna w pięknym czarnym kolorze, sprowadzana z Flandrii lub Włoch, należało do drogich materiałów, przeznaczanych na eleganckie szaty. Spodnia suknia wykonana została z materii odtwarzającej wzór z brokatów aksamitnych. Były to tkaniny o rozbudowanych wzorach roślinnych i bogatej kolorystyce, osiąganej przez łączenie różnych odcieni aksamitu ze złotą lub srebrną nicią. Zamężne kobiety okrywały głowę chustami, zasłaniały także szyję oraz dekolt. Zwyczaj ten znany był już w starożytności i związany był z wymogami przyzwoitości. Cnotliwa kobieta, wychodząc na zewnątrz, powinna była osłonić głowę. Chusty takie miały zwykle biały kolor, ale kobiety używały także barwnych lub przetykanych metalowymi nićmi. O statusie świadczyły drogocenne klejnoty. Brosze, pierścienie, bransolety wysadzane kosztownymi kamieniami i perłami, przepaski i łańcuchy. Charakterystycznym żydowskim klejnotem był złoty pierścień zaślubinowy, nakładany tylko w dniu ceremonii, zdobiony motywem budowli, symbolicznego przedstawienia wspólnego domu pary młodej lub świątyni jerozolimskiej, czasem inskrypcją Mazel Tov, życzeniami szczęścia. Był to symbol nabycia przyszłej żony przez przyszłego męża. W XVI i XVII stuleciu ostentacja strojów zamożnych Żydów kłuła szlachtę w oczy. Polscy Żydzi nie nosili specjalnych znaków na ubraniach, a ich brak wytykał królowi Zygmuntowi I cesarz Ferdynand I. Bogaci Żydzi zakładali kosztowne szaty, złote łańcuchy, a ich żony gustowały w złocie i srebrze. Przepych w ubiorach żydowskich tonowały kahały i sejm żydowski, wyznaczając surowe kary dla tych, którzy nie stosowali się do zaleceń. Statut kahalny krakowski z 1595 roku dopuszczał, aby kobiety w mieście żydowskim nosiły przepaski srebrne i złocone, gorsety, kołnierze, kryzy i koronki. Jednak poza jego obrębem nie wolno było ich zakładać. Tylko najbogatsze Żydówki mogły nosić złote lub srebrne koronki do gorsetów i to jedynie przez 4 lata po ślubie w określone dni świąteczne. To samo dotyczyło gorsetu, kołnierza, kryzy srebrnej lub złotej czy koronek przy koszuli. Ograniczano także ostentację w biżuterii. Poza dzielnicą żydowską zakazane były pierścienie i łańcuchy. Kobietom nie wolno było zakładać bransolet. Jedynie narzeczone w pierwszym tygodniu po zaręczynach, 7 dni przed weselem i 30 dni po weselu, nie podlegały żadnym restrykcjom w tym względzie. Na żydowską modę męską wpływ wywarły typowe męskie ubiory noszone dawniej w Polsce, które były długie i fałdziste. Były to przeważnie żupany i różne rodzaje okryć wierzchnich, takie jak bekiesze oraz kontusze, na wzór których szyto ubiory odpowiadające Żydom, przeważnie w barwach ciemnych, często również z tańszych tkanin i futer. Wśród ubiorów pewnego żydowskiego kupca z Łęczycy w 1786 roku był czarny żupan z aksamitkami zapinany na srebrne haftki oraz suknia do bożnicy.
Żydzi chętnie dekorowali żupany i inne okrycia używane w trakcie nabożeństw pasmanteriami, co także różniło ich stroje od polskich. Na głowę Żydzi zakładali jarmułki zdobione haftem, złotymi koronkami i galonami oraz inne nakrycia, takie jak płaskie berety, wysokie futrzane czapy lub kapelusze. Ważnym elementem ubioru był pas, który w wymiarze symbolicznym rozdzielał dwie połowy ciała, z których dolna uważana była za grzeszną. Wiek XVIII przyniósł narodziny i rozkwit oświecenia, a wraz z nim haskali, nurtu stworzonego przez postępowych Żydów. Ich celem było unowocześnienie własnej kultury i zintegrowanie się ze społeczeństwem kraju, w którym żyli. Postępowi Żydzi nie chcieli dłużej wyróżniać się ubiorem, a żydowska inteligencja w miastach w drugiej połowie XVIII wieku szła za modą zachodnią. Na przykład dr Seligman z Poznania w swojej garderobie posiadał komplety ubiorów zagranicznych. Galerię ubiorów żydowskich z przełomu wieków odnaleźć można w wydawnictwie Zbiór wzorowy rozmaitych polskich ubiorów z 1817 roku, składających się z barwnych tablic z miedziorytami na podstawie rysunków Norblina. Odnajdujemy tu żydowskiego furmana w czapie z futrzanym otokiem, charakterystycznych krótkich spodniach i pończochach, polską Żydówkę, a także dzieci żydowskie, w tym młodego chłopczyka w malinowym kaftanie i jarmułce i starszego w podłużnej futrzanej czapie i okryciu wierzchnim długim do połowy łydki. Obaj chłopcy noszą także pasy. Żyd wracający z bożnicy nosi kaftan z szamerunkami, przepasany materiałowym pasem i wierzchnią czarną kapotę. XIX wiek przyniósł zmiany w wielu dziedzinach. Świat zmieniał się i nabierał rozpędu. Tymczasem dla tradycyjnych Żydów ubiór był gwarantem spoistości i wierności tradycji. Dlatego nie chciano tolerować jakichkolwiek odstępstw od niego, a na osoby odrzucające go czekały kary, łącznie z odseparowaniem od społeczności. Aby zmusić Żydów do zmiany noszonych strojów, podejmowano nawet kroki na szczeblu państwowym. Car Mikołaj I w 1824 roku zakazał noszenia tradycyjnych ubiorów, wywołując tym silny opór wyrażony w postach i modlitwach na cmentarzach. W roku 1845 protokół Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego wprowadził obowiązek porzucenia tradycyjnego ubioru, za jaki uważano długie kapoty, pasy nad biodrem, futrzane czapki zwane krymkami, jarmułki i inne nakrycia w żydowskim stylu. Niedopuszczalne było noszenie krótkich spodni i trzewików, a także zapuszczanie brud i pejsów. Restrykcje dotknęły także strojów kobiecych. Zabroniono golenia głów i noszenia peruk. Osobom łamiącym przepisy groziły kary. Na podstawie przedstawienia polskiej Żydówki autorstwa Norblina powstał ten ubiór. Składa się on z koszuli, długiego otwartego kaftana, niebieskiej spódnicy, a także trzech istotnych elementów typowych dla tradycyjnego ubioru żydowskiej kobiety – czepca, zauszki i lnianego fartucha dekorowanego drukowanym wzorem kwiatowym. Tak zdobione fartuchy i spódnice nosiły biedniejsze Żydówki z małych miasteczek. Rzemieślnicy żydowscy trudnili się farbowaniem i drukiem tkanin bawełnianych, które następnie sprzedawali na targach. Załuszka, zwana także napierśnikiem, była prostokątnym pasem tkaniny z podkrojem na szyję, noszonym z przodu, wiązanym wokół szyi tasiemkami, a u dołu wkładanym za pasek spódnicy. Załuszki szyto z jedwabnych, przetykanych złotem i srebrem tkanin i bogato dekorowano za pomocą haftu metalowymi nićmi z użyciem pereł, koralików, cekinów, pajetek czy blaszek. Napierśniki zdobiono także galonami i metalowymi koronkami. Często w ich dekoracji wykorzystywano motywy roślinne, a także łezki, kropki lub gwiazdy. Do ulubionych sposobów dekoracji należały koronki wykonane techniką Spanier Arbeit, charakterystyczną dla prac żydowskich. W latach 1807-1837 efektowne załuszki wykonywano w persjarni w Słucku. Fartuch także miał symboliczne znaczenie, zbliżone do znaczenia męskiego pasa, a zatem rozdzielał dwie części ciała, tę duchową i tę grzeszną.
Był to element ubioru, który używany był powszechnie przez kobiety, a w XVI wieku stał się ważnym, dekoracyjnym i symbolicznym uzupełnieniem nawet ostentacyjnych strojów na chrześcijańskich dworach królewskich i książęcych. Kiedy z czasem fartuchy wyszły z mody, Żydówki nadal je nosiły, ale pod spódnicą, wierząc, że zapewniają one ochronę przed złymi mocami. Uwagę zwraca także imponujący czepiec, który odtworzyliśmy jak najbliżej plastycznego pierwowzoru, jednak możemy przypuszczać, że artysta dokonał znacznych uproszczeń w stosunku do prawdziwego czepca. To, co przedstawił jako dwa rzędy białych falbanek, było najprawdopodobniej typowym elementem tego nakrycia głowy zdobionym perłami. Czepiec odgrywał istotną rolę w tradycji żydowskiej. Aby dopełnić micwy, nakazu zachowania religijnego, żydowskie kobiety po zamążpójściu musiały zakrywać głowę. Po ceremonii ślubnej włosy panny młodej golono. Od tego momentu nosiła ona czepek zwany kupkę. Na portrecie z około 1845 roku Jan Sikorski ukazał zamożną kobietę żydowską. Jej ubiór to połączenie aktualnie panującej mody z typowo żydowskimi elementami. Do butelkowo-zielonej aksamitnej sukni z bufiastymi rękawami kobieta nosi żydowski czepiec z aksamitu, zdobiony bogato perłami, klejnotami i łańcuszkiem. Taki czepiec, przypominający koronę, zakładano na uroczyste okazje. Krynolina zdominowała damską modę lat 50. i 60. XIX wieku. Halki, usztywniane szerokimi obręczami lub specjalne stelaże, pozwalały kobietom na noszenie rozłożystych spódnic. Żydowskie kobiety nie pozostawały obojętne na dyktat Paryża i mimo tradycyjnych nakazów skromności i unikania zgorszenia, także zaopatrzyły się w krynoliny. Nosiły je nawet ortodoksyjne Żydówki. Przeciwny tej modzie kazimierski rabin w 1861 roku zakazał ubierania krynolin. Żydowską kobietę w krynolinie odnajdujemy na jednej z fotografii krakowskiego fotografa Kriegera. Tendencje do podążania za aktualną modą dokumentują i inne przekazy. Ambroży Grabowski na początku XIX wieku zwrócił uwagę, że krakowskie Żydówki odrzuciły dawne zwyczaje w ubiorze, a zaczęły ubierać się jak krakowskie damy, nosząc szale, chustki, suknie, szlafroczki, czepeczki z kwiatów. Prezentowany strój składa się z jedwabnej bluzki zdobionej zabytkowymi koronkami oraz spódnicy uszytej z przedwojennej tkaniny przyozdobionej szeroką, koronkową falbanką. Niebieska tkanina w połączeniu z bielą bluzki i czarnymi koronkami nadaje ubraniu elegancki, skromny charakter. Na głowę Żydówka wkładała naczółek, bogato haftowaną złotem lub srebrem i perełkami opaskę z jedwabiu, z dwiema tasiemkami lub wstążkami do zawiązywania. Taką ozdobę nosiły głównie panny. Ubiór, podobnie jak u chrześcijan, także u Żydów wskazywał na majętność i pozycję. Ważnym elementem ubioru tradycyjnego mężczyzny była kapota, rodzaj czarnego, długiego płaszcza o prostym kroju, dopasowanego do sylwetki. Kapota była szyta z tkanin wełnianych, jedwabiu lub nabłyszczanych tkanin bawełnianych. Nakrycie głowy stanowił kapelusz, także w czarnym kolorze, lub czapka z futrzanym otokiem. Długie hałaty noszone pod kapotą szyto z połyskliwych materiałów, takich jak jedwab, zwykle w kolorze czarnym, ciemnogranatowym, granatowym, czy ciemno-szarym. Ciemne kolory miały być wyrazem żałoby po zburzonej świątyni i zniszczonej Jerozolimie. Hałaty zapinano na guziki. Zimą ubiory te watowano lub podszywano futrem. Dwa ubiory dziecięce wykonane z oryginalnych, przedwojennych tkanin zainspirowane są fotografiami z początku XX wieku. Chłopczyk ubrany jest w ciemny płaszcz oraz nakrycie głowy, pomniejszoną wersję dorosłego ubioru, dzięki temu już w młodym wieku kształtowała się i manifestowała u niego żydowska tożsamość. Strój dziewczynki z kolei odzwierciedla aktualne trendy w modzie kobiecej. Krawiec żydowski to niemal archetyp. Był to jeden z nielicznych zawodów wykonywanych przez Żydów bez ograniczeń. Szyli oni zarówno dla klientów żydowskich, jak i dla chrześcijan, dla mieszczan i dla szlachty. Wyrabiali gotową odzież na sprzedaż, tak zwaną tandetę.
W okresie międzywojennym Żydzi realizowali zamówienia zgodne z aktualną modą. Krawiec, który chciał być na bieżąco i sprostać potrzebom klientów, śledził pilnie prasę i katalogi z nowymi wzorami ubiorów i zamawiał próbki tkanin z fabryk wraz z opisem, do jakich ubiorów były najodpowiedniejsze. Analizując spisy ludności miasta z Nowego Sącza z wieku XIX i pierwszych dekad XX wieku, możemy zauważyć, że krawcy żydowscy zamieszkiwali głównie ubogie dzielnice miasta. Większość z nich żyła w biedzie. Nie wszyscy posiadali profesjonalne warsztaty. W latach 20. i 30. XX wieku aktywność kobiet w dziedzinie współtworzenia mody znacznie wzrosła. W Krakowie działała Zofia Minderowa, znakomita krawcowa z żydowskiej rodziny. Ukończyła ona szkołę krawiecką w Pradze i prowadziła przy ulicy Gołębiej 3 pracownię krawiecką. Portretował ją w obrazach Józef Mehofer, a w rzeźbie Ksawery Dunikowski. Zofia nie przeżyła II wojny światowej, zginęła w obozie w Stutthof. Wyjątkowy charakter i znaczenie mają w żydowskiej tradycji i kulturze ubrania przeznaczone do sprawowania praktyk religijnych. Już w Biblii pojawiły się różne nakazy dotyczące tego typu strojów. Do takich ubiorów należy tałes, zakładany podczas modlitwy. To prostokątny biały szal z symbolicznymi pasami koloru granatowego lub czarnymi. Tałes tkano z wełny lub jedwabiu. W jego czterech rogach, zgodnie z nakazem mojżeszowym, przeciągnięte są nitki zwane cyces. Środkowa część tałesu ozdobiona była zazwyczaj atarą, różnej długości i szerokości pasem, dawniej wykonanym ze srebrnej lub złotej koronki lub bogato haftowanym. Pobożni Żydzi używają dwóch rodzajów tałesu, tak zwanego małego, noszonego pod ubraniem, i dużego, modlitewnego. Tefilin to dwa czarne pudełeczka, wykonane z jednego kawałka skóry z koszernego zwierzęcia, w których umieszczone są cztery ustępy tory w języku hebrajskim. Muszą być one przepisane ręcznie przez specjalnego skrybę zwanego soferem. Tefilin, tak jak tałes, noszą mężczyźni podczas codziennych modlitw w dni powszednie. Na wystawie prezentujemy również pamiątki po nowosądeckich Żydach. Należą do nich tałes i tefilin Jakuba Millera. Jakub urodził się w 1920 roku w pobożnej rodzinie. Wyuczył się rzemiosła krawieckiego i był jednym z niewielu sądeckich Żydów, którym udało się ujść z życiem z Holokaustu. Po wojnie Jakub pracował w krótko działającej spółdzielni krawieckiej. Nowy Sącz musiał opuścić z powodu antyżydowskiej nagonki rozpętanej w kraju w 1968 roku. Do miasta powrócił po upadku komunizmu i aktywnie przystąpił do ratowania pamięci o nowosądeckich Żydach. Cennym zabytkiem na wystawie jest także elegancka torebka z pierwszej połowy XX wieku, wykonana z metalowej siatki. Jej właścicielką była Regina Kępińska z domu Riegelhaupt. Należały do niej także dwa prezentowane na wystawie kapelusze. Regina była elegancką kobietą, która podążała za współczesną modą, śledziła modową prasę, robiła zakupy w popularnych sklepach, kochała się w pięknych sukniach, nakrycia głowy i modnych dodatkach. Kiedy w Nowym Sączu rozpoczęła się okupacja, szybko okazało się, w jak śmiertelnym niebezpieczeństwie znaleźli się Żydzi. Niemcy nakazali im, podobnie jak w średniowieczu, nosić wyróżniający i zarazem piętnujący znak. Regina powierzyła swoje kosztowności, w tym również tę torebkę, zaprzyjaźnionej polskiej rodzinie. Reginie udało się wraz z małą córeczką Anną przetrwać. Po wojnie uczciwi ludzie zwrócili jej należące do niej rzeczy. Historia ubiorów Żydów w Polsce to dzieje nieustannego przenikania się i wpływów kultur manifestowanych w modzie i łączenia najnowszych trendów z tradycyjnymi nakazami wynikającymi z religii i obyczajów. Czas okupacji przyniósł zagładę większej części społeczności żydowskiej, a wraz z nią ich materialnej i duchowej kultury, wyrażonej także w ubiorze. Ubiory Żydów zostały rozkradzione, zniszczone, zmieniły właścicieli, przepadły. Pozostały okruchy tego ogromnego dziedzictwa, okruchy, które jednak nadal próbują opowiadać swoją historię.
Non omnis moriar, zapisała w wierszu z 1942 roku znakomita poetka Zuzanna Ginczanka i dodała: i suknie, jasne suknie pozostaną po mnie.